Cześć, z tej strony Ghost. Witam was w kolejnym odcinku kariery Swansea City. Gramy sobie tym razem mecz pucharowy, a naszym rywalem jest, jak widzicie, Stoke City. Tutaj pierwsza akcja, przejęcie, Sigurdsson podaje przez całe niemalże boisko, do piłki dopada Bony, który zamienia te podanie na bramkę. I tak w 28 minucie prowadzimy 1-0. Tutaj jeszcze zobaczycie śmieszny pikołek, jaki Bony zrobił, ale tak już fizyka gry FIFA działa w tej grze. Akcja rywali, Sidwell przy piłce podaje do Petera Croucha, ale Fabiański odbija ten strzał i na razie czyste konto jest. Ratlicz, piękne przejęcie, wypuszczenie Gomi, który leci jedną stroną boiska i podaje do Bonego, który zamienia te podanie na bramkę. Podanie przed bramkarzem, jak widzieliście, ale tam nic nie szkodzi, właśnie w tak można podać przecież. Już prowadzimy 2-0. Naprawdę Wilfred Bony, tutaj świetny napastnik, się rozkręca w każdym meczu. Jak będziecie mogli w tym odcinku właśnie zobaczyć. I tak oto pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 2-0 dla mnie. Już za chwilę kolejna połowa. Asandi, tutaj nie lubię, jak mnie FIFA tak rozklepuje. Strzał rywali, ale tym razem niecelny, strzelał Walters. Jeszcze chyba trafił w ten tutaj słupek, który bramkę podtrzymuje. Tym razem akcja moja. Bony zostaje znów wypuszczony sam na sam. Przepnął rywala i strzałem po ziemi, bardzo takim sprytnym strzałem, pokonuje po raz trzeci bramkarza Stoke City, zdobywając przy tym hat-tricka. Zobaczcie tutaj, jak fajnie przepnął tutaj rywala. Ale bramkarz też się nie zachował, bo jak tutaj za chwilę zobaczycie, złapałem go na wykroku i po prostu nie mógł tego już obronić. Kolejna akcja, Bony się mija z piłką, ale dopada do niej ostatecznie, nie strzela bramki. Tutaj akcja rywali, wyszedłem obrońcą niepotrzebnie i dostał podanie jeden z zawodników i niestety straciłem gola 3-1. Akcja w 90 minucie. Emnes podanie do Gomisa, Gomi i ten broni. Tak zakończył się mecz, 3-1. Naprawdę tutaj fajnie mi się grało w tym meczu. I czy jesteśmy w kolejnej rundzie Pucharu Capital One. A teraz już kolejny mecz, mecz ligowy ze Southampton. Co ciekawe, zobaczycie tutaj za chwilę tabelę, gdzie Southampton zajmuje ostatnie miejsce w lidze. To pewnie przez to, że tak sporo graczy odeszło i tak FIFA postanowiła, żeby tak ich przestymulować i takie mają miejsce, a nie inne. Akcja w wykonaniu Dyera, który po podaniu biegnie prawą stroną boiska, zabiera tą piłkę praktycznie do końca, Bony wyskakuje i przejmuje piłkę, strzela gola. Jest 1-0 w 13-14 minucie. Naprawdę tutaj szybkość w tej grze ma bardzo duże znaczenie, jak już wiele z was się pewnie dowiedziało. Tutaj kolejna akcja i zostałem sfaulowany, za co nawet kartki ten zawodnik nie dostał. Tutaj do karnego podchodzi Gomi, który pewnym strzałem wykańcza 11. Już jest 2-0 w 23 minucie. No, naprawdę zanosi się tutaj na duży wynik. Tutaj akcja Shelby'ego, podanie do Gomi. Gomi sam na sam. Niestety tym razem Forster broni tą sytuację. Tutaj nieliczna akcja Southamptonu, po której Fabiański złapał piłkę. Tutaj niestety kontuzja Shelby'ego, która, jak się okaże, jest kontuzją 3-miesięczną. Rzut wolny, który zamieniam na bramkę w 45 minucie. Sigurdsson pięknym strzałem pokonuje bramkarza Southampton
naprawdę tak rzuty wolne to zazwyczaj tak staram się wykańczać. Nikt, przez nikogo nie kryty, nikt mu nie wyleciał i naprawdę pięknym strzałem pokonuje bramkarza. Tak się zakończyła pierwsza połowa, 3-0. Naprawdę dominacja mojego zespołu. Akcja tutaj Gomi, strzał, ale Forster broni. Tutaj jak widzicie straciłem bramkę, szybko pominąłem, bo nie lubię powtórek przeciwników. Moja akcja, rozklepanie i bardzo piękna bramka samobójcza Forstera. To sobie akurat możemy pooglądać, bo to dosyć śmieszne jest tutaj, jak nieporadność tutaj gry spowodowała, że zdobyłem bramkę. Ale to tak jest w końcu FIFA. Kolejna akcja, Wilfred Bony sam na sam zaczął się bawić niepotrzebnie i jeszcze próbuje oddać strzał, niecelny tym razem. Montero, rozegranie, piłka wzrotna i zdobywamy kolejną, piątą już bramkę. Naprawdę piękna akcja, sklepki, przeciwnicy byli bez szans. 89 minuta, 5-1. Jeszcze tutaj powtórka tego strzału. Naprawdę ładnie mi tutaj ta piłka naszła. Akcja w 90 minucie, rozegranie na tą stronę boiska i strzał obroniony przez Fostera. I już się więcej w tym meczu nic nie działo, bo właśnie się zakończył i zdobywamy kolejne 3 punkty. Pokonujemy Southampton 5-1. I to w tym epizodzie już będzie wszystko. Jeśli wam się ten filmik spodobał, oceńcie go, skomentujcie i czekajcie na więcej. Tu mówił Ghost, cześć!